Odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista, z tego względu, że Auschwitz był największym obozem koncentracyjnym i obozem zagłady. Po pierwsze, po drugie, w Oświęcimiu znajdowały się krematoria i komory gazowe, nowoczesne i obszerne kubaturowo, które niewątpliwie działały na wyobraźnię ludzi, którzy opowiadali o tych czasach. Zachowały się też obfite materiały ikonograficzne, jak na dzieje obozów koncentracyjnych i stosunkowo wiele relacji tych więźniów, którzy ocaleli, którym udało się przeżyć ewakuację i doczekać do wyzwolenia. Natomiast w obozach takich jak Treblinka, jak Belżec, jak Sobibór liczba uratowanych była minimalna. Historia Oświęcimia generalnie dzieli się na dwie podstawowe fazy. Pierwsza to do wiosny 1942 roku, kiedy to obóz Auschwitz był obozem koncentracyjnym, podobnym tak jak obozy w Rzeszy, jak Buchenwald, Dachau i inne. Po czym od 1942 roku w Auschwitz zbudowano komory gazowe, duże krematoria i rozpoczęła się zagłada Żydów na wielką skalę, więc obóz Auschwitz zaczął pełnić wówczas funkcję nie tylko obozu koncentracyjnego, ale również ośrodka zagłady. Także przy każdym z tych etapów rozwoju Auschwitz inne zapewne idee przyświecały SS-manom, którzy decydowali o jego powstaniu. Początkowo w 1940 roku, kiedy Auschwitz powstał, miał to być obóz przede wszystkim dla polskich więźniów politycznych, dla których brakowało miejsca w lokalnych więzieniach, w zakładach karnych, w miejscach odosobnienia. I mieli być oni przenoszeni stopniowo do obozów koncentracyjnych w Niemczech. Do Auschwitz skierowano wówczas około 2000 Żydów, z tym, że traktowani byli oni w nieco odmienny sposób niż pozostali więźniowie. Kiedy w obozie panowała wysoka śmiertelność, sięgająca 50-60% osadzonych, to wobec Żydów stosowano nieco inne metody, to znaczy jeszcze bardziej brutalne. Kierowano ich do karnej kompanii i tam najczęściej ginęli oni po kilkunastu tygodniach, czasami nawet krócej. Są takie transporty, z których niemalże wszyscy więźniowie Żydzi zostali wymordowani w ciągu zaledwie kilkunastu dni. Także do 1942 roku obóz rozwijał się, ale nie posiadał jeszcze komór gazowych. Nie było mowy, ażeby w Auschwitz realizowana była zagłada Żydów. Dopiero po konferencji w Wannsee, dopiero po zmianie spojrzenia na miejsce Auschwitz, w tym planie wymordowania Żydów europejskich, w obozie zaczęto budować komory gazowe. Były to początkowo dwa wiejskie domy należące do polskich chłopów, w których wysiedlono, podobnie zresztą jak ludność wszystkich wsi znajdujących się w pobliżu Oświęcimia. I w nich to kosztem około 14 tysięcy marek, bo taki kosztorys się zachował, przebudowano je na komory gazowe w prosty sposób, montując tam drzwi gazoszczelne i wybijając okienka do wrzucania gazu cyklonu B. Także jeśli owe pierwsze transporty Żydów kierowane do Auschwitz wiosną 1942 roku składały się niemal wyłącznie z osób silnych, zdrowych, zdatnych do pracy, później już od lipca zaczęto systematycznie na wielką skalę kierować do obozu transporty Żydów wszystkich, to znaczy włącznie ze starcami, kobietami, matkami i z dziećmi. Ci wszyscy, którzy zostali uznani za niezdolnych do pracy, byli natychmiast zabijani. Wtedy to widać, że władze niemieckie w przeciągu dosłownie miesiąca, nieco ponad miesiąca, podjęły decyzje, które zmierzały do zupełnie innego ulokowania Auschwitz w całym planie zagłady. To znaczy wówczas to nakazano przede wszystkim, ażeby wykopać ciała tych więźniów i tych Żydów, którzy zostali zamordowani wcześniej w komorach gazowych i spalić je na stosach spaleniskowych.
1943 roku wszystkie cztery nowe wielkie krematoria i komory gazowe w Birkenau do połowy 1943 roku zostały oddane do użytku. Także od tego momentu możemy mówić o rozwoju Auschwitz w swojej najbardziej pełnej i zbrodniczej formie. Wiedza o Auschwitz była stosunkowo niewielka, to znaczy istniały oczywiście relacje więźniów, którzy zostali wyzwoleni przez wojska alianckie w obozach koncentracyjnych w Rzeszy, którzy po wojnie znajdowali się w obozach dla DP-sów, dla displaced persons. Z tego wyłaniał się pewien obraz Auschwitz. Z drugiej strony, to widać nawet z protokołów zeznań spisywanych przez na przykład amerykańskich oficerów wywiadu, którzy przeprowadzali rozmowy z tymi więźniami, że sami oni nie bardzo byli w stanie uwierzyć, że mogło dojść do zbrodni na tak szeroką skalę. W trakcie procesu w Norymberdze starano się poruszać inne kwestie niż zagłada. Przede wszystkim chodziło tutaj o osądzenie sprawców zbrodni przeciwko pokojowi, tak to wówczas rozumiano. Sprawców wojny, osób, które doprowadziły do tego, że Rzesza dokonywała kolejnych agresji na suwerenne państwa. Oczywiście mowa była również o zbrodniach wojennych, o ludobójstwie, ale nie zdawano sobie wówczas sprawy co do skali zbrodni popełnionych nie tylko w Auschwitz, ale i w innych obozach zagłady na terenie okupowanej Polski. Główną przyczyną, jak sądzę, było to, że nie zdawano sobie wówczas sprawy ze skali owych zbrodni, a przede wszystkim z wyjątkowości zbrodni i z faktu, że to Żydzi właśnie stali się przede wszystkim ofiarami zagłady w obozach koncentracyjnych. Niektórzy uważają, że mówi się o tym zbyt wiele, że poza Żydami, poza żydowskimi ofiarami wojny należy też pamiętać o innych ludziach, którzy w czasie II wojny światowej zginęli. To prowadzi do swego rodzaju relatywizmu, który jest tutaj przedmiotem dość długich i obszernych dyskusji pomiędzy historykami i publicystami, historykami, którzy na przykład bronią generalnie tezy o wyjątkowości Holokaustu, czy uważając je za zdarzenie bez precedensu. Pojawiły się też próby włączenia narracji o Holokauście do opowieści o innych zbrodniach. I co jest wyraźnie widoczne w różnego rodzaju ekspozycjach muzealnych w różnych krajach, w tym na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie stara się mówić nie tylko o zbrodniach popełnianych na Żydach, ale też o sowieckich jeńcach wojennych, o świadkach Jehowy, homoseksualistach itd., itd. Również w nawiązaniu do współczesności, do problemów, które obecne są w amerykańskim społeczeństwie, intolerancji, rasizmu itd., itd. Należy mówić o Holokauście jako o zjawisku istotnie bezprecedensowym, ale jednak nie zapominając o innych masowych mordach, które zdarzyły się w XX wieku. I wówczas taki przekaz będzie łatwiej, jak sądzę, przyjmowany przez współczesne społeczeństwa. Wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach nad stanem świadomości wiedzy, zwłaszcza młodego pokolenia, wskazują na dość zatrważający poziom owej wiedzy. Mówię tutaj nie tylko o krajach Europy Wschodniej, ale nawet jeśli chodzi o państwa dobrobytu. Tam poziom wiedzy młodzieży na temat Holokaustu uznano kilka lat temu za katastrofalny. W związku z tym programy edukacyjne, w związku z tym sponsorowane wyjazdy młodzieży do Auschwitz, które przynoszą jakiś rezultat.
sprawa to jest zbyt ważna, żebyśmy mogli to pozostawić ją sami sobie. Żeby Auschwitz pozostał tylko miejscem wycieczek turystycznych, gdzie część zwiedzających przyjeżdża tutaj tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie na tle bramy Arbeitsmachtfrei. Więc nie, naszym zdaniem Auschwitz nie powinien być swego rodzaju kuriozum turystycznym, ale właśnie miejscem, którym naucza się o Holokauście, względnie miejscem, które funkcjonuje przynajmniej w świadomości społecznej.